który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy bracia kapłani, diakoni, klerycy, cała służba liturgiczna, siostry, bracia, pielgrzymi, w sposób szczególny my, szanowni małżonkowie, przeżywający swoje rocznice. Pierwszego maja, 8 lat temu, kiedy była beatyfikacja świętego Jana Pawła II, papież Benedykt nazwał go patronem rodzin. Myślę, że każdy pamięta i warto te słowa mocno pamiętać, do nich często wracać, które z kolei św. Paweł II wypowiedział w Szczecinie właśnie do małżonków. Twórzcie rodziny, bowiem silne, a będą w ogóle silne. Z czego płynie ta siła? Właśnie z łaski sakramentu. Z Ducha Świętego. Ile razy rozmawiam z narzeczonymi. Czego się spodziewacie po sakramencie małżeństwa? Co jest waszym celem, priorytetem? I można rzeczywiście o wszystkie rzeczy pytać. Zawsze będą sprawy czysto przyziemne. Żeby nie być samemu, żeby być szczęśliwym, żeby mieć dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby być świętym, żeby dojść do nieba, oni o tym naprawdę nie myślą. Dopiero trzeba, tak jak przez to dzisiejsze spotkanie, przez każdą rocznicę ślubu, o tym sobie przypominać i oczyszczać intencje. Dlatego też i ta piękna okazja dzisiaj odnowienia. Kiedy prawie od 8 lat wprowadziła, że każdą drugą niedzielę miesiąca jest o 17, jak każdą niedzielę, msza święta, ale w tę drugą niedzielę jest ta jedna intencja za małżonków z możliwością odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Nie jest to ani narzucone, tylko po prostu jest taka intencja. I w czasie tej mszy świętej, nie tak jak dzisiaj to będzie, kiedy wy drodzy wyjdziecie i tak ładnie na siebie spojrzycie, ja to robię bardzo skromnie. Małżonkowie, kiedy jest hymn do Ducha Świętego, proszę, by się odnaleźli i gdzieś blisko siebie byli. A później robię to na wzór chorwacki, to jest taki rejon, gdzie nikt ani w kronikach nie zapisane, ani w pamięci nie pamięta, żeby jakikolwiek rozpad małżeństwa był. Mianowicie oni w dniu ślubu przynoszą swój krzyż i właśnie ślubują na ten krzyż. Dłoń narzeczonej, narzeczonego, kapłana. I po przysiędze, po ślubie, oni ten krzyż biorą do domu, wieszają w uroczystym miejscu na ścianie. I gdyby ktoś ze strony chciała opuścić współmałżonka, wpierw ma obowiązek zdjąć ten krzyż, czyli wyrzec się Chrystusa. I tego nie robią. Warto, kiedyś swego czasu było opisane w dwumiesięczniku Miłujcie się. Odnowić przysięgę małżeńską. I też, kiedy tak na początku to wprowadzałem w parafii, idąc po kolędzie, też przypominałem, zachęcałem. I między innymi tam przy ulicy Gajowej, takie są też nowe domy, i w tej jednej rodzinie, to powiem tak, że zawiera, na czym to polega, bo ksiądz zachęca w kościele. I tyle, co tu żeśmy się wprowadzili, trafiliśmy na tę godzinę 17. Wie ksiądz, co się stało? Po tym mszy świętej, kiedy wróciliśmy do domu, ksiądz jeszcze prosił, żeby tam jakiś podwieczorek zrobić, dialog małżeński przeprowadzić. Córeczka, moja córeczka, przyszła do mnie i mówi: mamusiu, jak dobrze, że byliśmy w kościółku. Jak to, co się stało? Zawsze chodzimy do kościoła. Ale mamusiu, co się stało? Wczoraj tak na tatusia nakrzyczałaś,
I mu powiedziałaś jeszcze raz, bo go zostawisz. A dzisiaj mu powiedziałaś, że go nie opuścisz aż do śmierci. Kochani, takie małe kwiatki, one jakby człowieka uspokajają i dodają jeszcze paliwa, żeby w tym kierunku pójść. Jak to jest potrzebne, jak to jest ważne. Bo to tworzy rzeczywiście rodziny Bogiem silne, odnawia siłę małżeństw. Za chwilę my się też się dowiemy, jaki jest staż małżeństwa każdy z was ma i jaką piękną rodzinę ma. Jak ważne, żeby właśnie poprzez to odnowienie, poprzez to trwanie, wzrastanie w małżeństwie, w służbie sobie wzajemnie, wzrastać, po prostu wzrastać. Wtedy można pomknąłem, że jest potrzebna wspólnota. Też tu są osoby, które przynależą do wspólnoty, do nowego kościoła, inni do innych wspólnot. Bardzo potrzebna jest formacja. Kiedy tak idziemy, już te trzy dni mamy za sobą, czy to modlitwy, intencje modlitw do różańca, czy do koronki, bo tak wsłuchując się, nie wiem, czy 50%, czy nawet jeszcze więcej niż 50%, dotyczą małżeństw i rodzin. Jak ta sprawa jest istotna i ile trzeba wysiłku, tak jak z tym kątkiem naszym, ile trzeba wysiłku, żeby po prostu był tam, gdzie powinien teraz być. O, chcę być blisko ołtarza. Po prostu lubi się bawić. I proszę. Już nie tylko dzieci są zainteresowane, ale my wszyscy. Ile potrzeba wysiłku, żeby rzeczywiście cieszyć się swoją rodziną i mimo tych trosk, tego nakładu, jak dużego to ci, którzy tworzą rodziny i w nich wzrastają, wiedzą. Tyle wysiłku, a czasami tyle rozczarowania, zwłaszcza dotyczy to dzieci, ale nie tylko. Podam taki przykład, no właśnie, z Garamowic, gdy też rodzice należali do wspólnoty nowego kościoła, a więc znamy tę rodzinę bardzo dobrze. Nie dalej było mieć własnych dzieci, adoptowali trójkę i oczywiście wizualnie te dzieci już odbiegały od tych swoich rodziców, którzy ich adoptowali. I oczywiście wspólnota, sąsiedzi, wszyscy się cieszyli, wręcz podziwiali ich bohaterstwo, że zdecydowali się wziąć trójkę dzieci, to rodzeństwo. Ale ojciec tego mężczyzny nie mógł się z tym pogodzić. Kiedy to, co on wyczyniał, robiąc im takie psikusy, ośmieszając ich, przynosząc pod drzwi mieszkania w bloku, no różne dziwne rzeczy, różne napisy, nawet pisząc, co mieli zrobić. Przeprowadzili się raz. Przeprowadzili się drugi raz, nawet nie dając kontaktu własnemu ojcu. I do czego zmierzam? To jest też taka, ja wiem, moja linia myślenia. Gdyby kiedykolwiek było zagrożenie dla małżeństwa, a niestety takich sytuacji zdarza się dość dużo, to nie tylko ta nieodcięta pępowina gdzieś tam z rodzicami, ale tych sytuacji zdarza się dzisiaj dosyć dużo, pisanie tej żałości, że trzeba uciekać, by ocalić właśnie ten najcenniejszy dar, jakim jest łaska małżeństwa, a więc i wspólnota. Od dnia ślubu to właśnie te dwie osoby, mąż i żona, są sobie najbliżsi. I trzeba tego strzec. Bóg tych przyjaciela znalazł, skarb znalazł. I ten skarb nie tylko trzeba się cieszyć, ale docenić i tego skarbu pilnować. Bardzo pilnować. Nawet podejmując tak drastyczne kroki. Co powiedzieć
o małżeństwie sakramentalnym, bo o tym mówimy. Chrystus znak widzialny, niewidzialny łaski. I widzimy oczywiście obrączki, widzimy, że czasami oni się Polacy do siebie upodabniają, bo przecież no, przyzwyczajają się do siebie. Są to pewne takie oczyszczenia, czasami na początku bardzo trudne, pewne przyzwyczajenia pozostawić, zrównać, ale właśnie umieć jakoś tak dostosować, żeby być także tym znakiem niewidzialnej łaski. Promieniować tę łaskę. A wiemy, że to nie jest łatwe. Tuż Karlo Carrington w takiej książce Pustynia w mieście opisał swoje doświadczenie, kiedy był w Hongkongu. I tak jakoś Pan Bóg pokierował, że spotkał przyjaciela z dawnych lat, którego zaprosił do siebie i pokazując swoje mieszkanie, między innymi też pokazał sypialnię, w tej sypialni przed łożem małżeńskim był klęcz. Zdziwiony, pyta się, takiego mebelka tu jeszcze nie widziałem w sypialni małżeńskiej. Jak? Ty się dziwisz? Przecież ślubowaliśmy przy ołtarzu klęcząc. To jest teraz nasz ołtarz, na którym składamy ofiarę swej miłości, troskę o potomstwo i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to jest jeden z elementów, wspólna małżeńska modlitwa. Ona chyba najbardziej stara. Wspólne chodzenie do kościoła jest znakiem widzialnym, niewidzialnej łaski, że nam na tej łasce tak bardzo zależy. I to modlitwa też powiedzmy w różnych sytuacjach, także przed posiłkiem. Też takie doświadczenie całego kościoła, przykładów mam tak dużo, bo to dzieci najczęściej później mówią, więc się do nich pójdzie na chwilkę, że byli u dziadków, no i mama ci tam coś poszła pomóc do kuchni, a te dzieci rozpoczynają modlitwę. Oczywiście dziadkowie modlitwy nie praktykowali. Rodzice chcieli się z tego wymigać, dlatego tam się rozeszli trochę. A dzieci, no jak, będziemy się modlili? A zawsze się modlimy? Tak, kochani, to dzieci potrafią nas mobilizować. I chwała im za to. I chwała tym, którzy tak te dzieci wychowują. I razem w tej łasce Bożej wzrastamy. Cóż powiedzieć dzisiaj wam utrudzonym pielgrzymom? Tylko możemy pogratulować, że jesteście, że wzrastacie, że o tym doświadczeniu daru łaski sakramentu małżeństwa świadczycie. Życzymy wam, ja zawsze życzę w sumie jednego, tej bliskości z Bogiem i ze sobą, tak jak w dniu ślubu. Proszę teraz, kiedy będziemy śpiewali hymn do Ducha Świętego, by małżonkowie wyszli i najlepiej nawet ustawili się, nie wiem, tu w środku, tak? Dobrze. Później będziemy gdzieś w kolejce według stażu, ale tak jak jesteście. Prosimy bardzo. Powstajmy.